Witajcie na kanale Nie stój w korkach, ja jestem Kamil, przed Wami nowy Badger Dominar i dzisiaj pogadamy o docieraniu nowej maszyny. Tak więc proces docierania. Czy w ogóle stosować taki coś? Jak długo? Co to w ogóle jest? Po co to komu? Na co potrzebne? I tak dalej, i tak dalej. To są pytania, które bardzo często się pojawiają. Myślałem, że proces docierania to nie jest nic nadzwyczajnego. Od po prostu jeździć delikatniej na początku świeżym sprzętem, ale często dopytujecie mnie o to. Często widzę gdzieś tam powielające się pytania na forach internetowych, czy chociażby pod moimi filmami w tym temacie właśnie, więc no, pacjentem jakim jest Dominar 400, ten nowy 2021 z Euro 5 na pokładzie i przebiegiem 350 km. Myślę, że jest idealnym pacjentem, by pokazać Wam, na czym polega docieranie i jak ja to widzę. Poza tym Dominar ma kilka takich fajnych jeszcze elementów tutaj w wyposażeniu, o których powiem za chwilę, dojdziemy do tego. Na początek, czy docierać silnik? Tak, oczywiście, jak najbardziej, nie ma tu dwóch zdań. To jest po prostu coś, co powinno zaistnieć w każdej maszynie i nieważne jaka ta maszyna by nie była, ile by nie kosztowała. Chyba, że kupujecie ręcznie robiony na zamówienie pojazd, no to wtedy jak najbardziej może ktoś tam się przyłożył do budowy silnika na tyle, żeby był on idealnie spasowany. No i tutaj przechodzimy właśnie do drugiego tematu, czyli czymże jest to docieranie. O, kurczaki, patrzcie jak fajny gostek jedzie. Tak to dotarciu nie robimy. Także wracając do tematu, proces docierania to tak na dobrą sprawę jest jakby dokończenie etapu produkcji silnika. Wstępnie na etapie produkcji wszystkie elementy zostały ze sobą spasowane, dobrane do siebie, ale w sposób osobny, no bo tak na dobrą sprawę mamy produkcję seryjną. Wszystkie wymiary są idealne, ale wiecie, odchyły pewne od normy wszędzie się zdarzają, także na maszynach produkcyjnych. I teraz po założeniu, złożeniu tego wszystkiego do silnika i w pracy następuje na przykład w przypadku wału korbowego, tłoka, cylindra, pierścieni, ruch posuwisto-zwrotny. W wyniku tego wytwarza się ciepło, wytwarza się tarcie, starcia powstają mikropiłki i te mikropiłki trafiają do oleju, który trzeba spuścić przy pierwszym przeglądzie. Dlatego też ten przegląd jest troszkę wcześniej ustawiony, bo w przypadku Dominara jest to między 500 a 750 km przebieg i to jest takie, w oleju widać takie sreberko, taki brokacik i to jest absolutnie naturalne. To jest właśnie wynik docierania. Elementy, tłok, pierścienie, cylinder układają się między sobą. Dlatego też maszyna na początku nie ma takiej pełnej mocy, potrafi być przymulona, biegi potrafią troszkę bardziej opornie chodzić i z biegiem czasu, z każdym kilometrem to wszystko się układa, to wszystko się dociera między sobą i maszyna jest zrywniejsza, mniej spala, łatwiej wchodzą biegi, płynniej to wszystko działa. Znikają wibracje. Absolutnie naturalne objawy procesu docierania. No i tutaj mamy krótką odpowiedź. Tak, docieramy silnik. Tak, jest to szalenie istotne. Dlaczego? Myślę, że już wiecie. Natomiast pamiętajcie, że dotarciu podlega nie tylko silnik, ale też każdy inny element tego motocykla. Łącznie z kierowcą, bo wiecie, nowy motocykl, nowa maszyna, trzeba się w nią wjeździć. I trzeba ją troszkę rozjeździć. Na przykład opony. Formy, w których są budowane, są zalewane takim specjalnym środkiem, który pozwala łatwiej odkleić gotową oponę od formy, w której była wylewana. Ten środek zostaje na gumie i musi zostać rozjeżdżony. Po prostu jeżdżeniem. Także pierwsze 100-200 km, w zależności od stylu Waszej jazdy, jest wymagane, by ta opona się zdarła i
dopiero nabrała tej szczepności, jaką byśmy sobie życzyli, żebyśmy mogli bezpiecznie i pewnie jeździć po asfalcie. Elementem, o którym warto pamiętać, jest łańcuch, bo ten na pewno też w trakcie okresu dotarcia będzie się wyciągał bardziej ambitnie niż później w dalszym etapie eksploatacji pojazdu. Dlatego niezależnie jak ma opisane książka gwarancyjna, warto troszkę częściej zajrzeć do tego łańcucha, zobaczyć jego napięcie i go w razie czego podregulować. Myślę, że taki dystans między 200 a 300 km na początku będzie takim sensownym dystansem, by zajrzeć i zobaczyć, jak jest naciąg łańcucha aktualnie wygląda i przede wszystkim jego smarowanie. To smaruje, ten jedzie. Jak zadbacie o to na początek, dłużej ten element Wam posłuży. Warto na to zwrócić uwagę. Ostatnią rzeczą, którą poruszę, będzie układ hamulcowy, bo ten może nie jest ostatnim z układów, które wymagają dotarcia, ale jest tym bardzo istotnym elementem, który też wymaga dotarcia, no bo jakby nie było, to on odpowiada za nasze bezpieczeństwo czynne na motocyklu i też jakieś 100-150 km będą potrzebowały tarcze i klocki hamulcowe, by wzajemnie się ze sobą ułożyć i nabrać tej siły hamowania takie, jakbyśmy chcieli mieć. Tak. Jak docierać? Delikatniej. Mówiąc krótko. Motocyklem jeździmy przez ten pierwszy okres docierania troszkę delikatniej. Ja zawsze zalecam tak mniej więcej kręcić sprzęt do 7000 obrotów. No ale to też zależy w tym wypadku od sprzętu, od silnika. Generalnie chodzi tutaj o ten średni, wyższy zakres obrotów. Manetka odkręcana tak na 3/4 obrotu, czyli nie spałujemy za każdym razem do odciny spod każdych świateł, tylko ruszamy trochę delikatniej, zdecydowanie, ale wiecie, nie odpierając przepustnicy na maksa, przynajmniej przez te pierwsze 300-400 km takiego dziadkowego jeżdżenia, że tak to nazwę, stopniowo z kolejnymi kilometrami. Po pierwszej wymianie olejów już można byłoby tutaj docisnąć troszkę tą maszynę, dodawać mu więcej gazu, ambitniej używać tej manetki, ale też dalej z zachowaniem pewnej ogłady. No i też istotna rzecz, przegrzanie silnika albo temperatura silnika. W przypadku takiego dominara, gdzie mam chłodzenie cieczą, o przegrzanie silnika raczej nie mam co się martwić. Mogę spokojnie jechać w centrum miasta w godzinach szczytu i nic mu się nie stanie. Ta temperatura zawsze będzie optymalnie dostosowana do warunków jazdy. Natomiast w przypadku 125, często tych chłodzonych przecież tylko powietrzem, no zalecałbym unikać przegrzewania, więc jadąc na przykład w korku, no to nie zderzak za samochodami, tylko gdzieś tam się przyciskać między tymi autami, tak jak tam pozwalają na to przepisy, by cały czas ten pęd powietrza opływał żeberka cylindra i po prostu, żeby silnikowi było chłodno. Moim zdaniem właśnie taka trasa, na jakiej w tym momencie jestem. To jest ścieżka techniczna obwodnicy Warszawy. Jak widzicie, jadę już ładnych parę kilometrów i nic tutaj kompletnie się na tej drodze nie pojawia. Jest puściutko, mam fajne zakręty, czystą, łatwą drogę, gdzie mogę sobie poskładać maszynę. Sam dotrze się z tym motocyklem tak naprawdę bez zbędnego przeginania, bez ganiania się z innymi motocyklami, bez podpuszczania innych kierowców i właśnie bez obawy na przykład o przegrzanie sprzętu. Jak już mówiłem o obrotach, mówiłem też, że Dominar ma pewien fajny myk dotyczący właśnie docierania i tutaj jest taka fajna kontrolka RPM Limit, która jakby trzyma na wodzy poczynania kierowcy i w przypadku Dominara powyżej 6500 obrotów zapala się czerwona kontrolka sugerująca, by łaskawie zejść na niższe obroty, zmienić bieg na niższy, by maszyna się gładko dotarła. Kontrolka ta będzie zaświecała się powyżej 7500 obrotów w momencie, kiedy przekroczymy 2000 km i wtedy po prostu tak delikatne traktowanie maszyny już nie jest specjalnie potrzebne, więc ten limit jest przesunięty troszkę wyżej.
kurczę, fajnie się jeździ tą maszyną.